Dlatego tobie, o Warszawo, niosę dziś księgę mniej złoconą. Dotknij jej swoją ręką krwawą. Nie dzieweczko ty, nie matrono. Syrena herbem twym zwodnicza, lecz ja zmierzyłem oceany, a pamiętałem cię z oblicza, jak ty samotny, zapomniany. Przyjm i chęciami chęci zamień, o ty młodości mej stolico. Z bruku twego radbym mieć kamień, na którym krew i łza nie świcą. Czyliż ci wszyscy także dziś o północy wyjeżdżają i zbłądzili w to miejsce, aby pozostawić ich służebnym wolność przeklinania niedopinających się tłomoków, wolność miotania się, wolność, luźność. Jestże to jeden więcej wynalazek właściwy stolicom, iż uchronić się można od wnętrza własnego pomieszkania. Trzeba mieć na uwadze służącego, który właśnie z bywalcem weszedł w rozmowę. Służący po lewej stronie bywalca jest agentem 15 stopnia 27 okręgu. Wszędzie, jak to mówią, dobrze, z dobrymi ludźmi, ależ w domu najlepiej. Wiwat! Kto ma dom? A kto domu swojego nie ma, ten ma wszystkie. Zaczynam się już tylko z tego cieszyć, że przecież miano dość rozsądku, aby osobnego z tej sztuki nie robić widowiska. Ślicznie byłaby wyszła spółka. Podpiera mnie to jedno, że przy dość obiecującej maskaradzie może jako tako dramat dotrzyma, a potem się to zatrze, jak ruszą do raźnych komedyjek poprzeplatanych gdzieniegdzie baletem i kupletem. Szukam którego autora. Kupię mu ponczu i niech gada. Słusznie bowiem mówi filozof starożytny, że prawda jest na dnie kieliszka. Na bok nieco się uchronimy, chcę odpocząć. Gdyby się te arkady rozstąpiły od góry i powietrze całego nieba tu wzionęło, nie byłoby mi nazbyt dla westchnienia. Czego chcą ode mnie? Czego się na mnie sprzysięgli? Jedno mnie zaledwo nie omyla. Jedno. Oto, że gdybyś przejrzała na wskroś całą chmurę tych masek i gdyby ci się tak stały czytelnymi wszystkie wiązadła intryg, zobaczyłabyś mnie tylko jedną. I jedną zobaczyłabyś nas tylko i nic wokoło. Dlaczegoż ten tłum? Dlaczegoż wcale inaczej jest, niż jest? Miła moja, z całej przecież intrygi twojej dwie tylko rzeczy mi wiadome. Niespokojność, która lekkiej gorączki łuną opromienia cię czoło i ciążące mi w kieszeni pudełeczko, z którym czemu się noszę? That is the question. Tego by też zaiste tylko zbywało, żeby mi się wyczerwieniły na obliczu drukowane litery. Zwłaszcza, że już podobno zaczynam być chodzącym afiszem nie najszczęśliwszego zapewne z dramatów. Jeszcze mnie to wszystko nic nie objaśnia. Powiem nawet, że nie przypuściłabym nikogo do współudziału, tak niewiele mu wiedzy zostawując. Daruj, oddaruj, luba Emmo, ale cóż ja dla ciebie kiedykolwiek mogłabym mieć tajnego? Uczucie, podobne zarazem do sprawiedliwego wstydu i do obrażonej miłości własnej, zmusiło mnie przemilczeć, nie utaić, iż tak zwane moje schrabią na omegach zaręczyny, albo raczej, że postanowienie i słowo moje pod tym względem żadnej jeszcze pewności nie przybrały. Czy podobna? Pudełeczko, które ci słusznie cięży, zawiera w sobie dwa pierścienie, niezamienione dotychczas przez nikogo. Tak przyzwoity człowiek miał, żeby dopuścić się płochości i bez istotnego powodu zdanie swoje odmieniać w chwili właśnie stanowczej, a tyle oczekiwanej z utęsknieniem? Droga moja, upadł mi do stóp moich, prosząc o odwłokę do dziś tylko, do jutrzejszego świtu, do chwili, gdy ostatnia zniknie gwiazda nocy obecnej. Powtarzam ci prawie słowa jego. Czyż należna kobiecie godność nie nakazywała mi umieć przyjąć tak mało spodziewanej prośby?
Owszem, nie spojrzałam mu w oczy i pierścieni nie raczyłam dotknąć. Skinęłam ręką. Potem, gdy już go ujrzałam bliskim progu, przyszło mi nagle na myśl, że naznaczona pora jest maskaradowym dniem dzisiejszym. Dorzuciłam w tym względzie kilka słów za odchodzącym. Ani się na chwilę nie zachwiał. Wcale. Jest w tym coś szczególnego. Powiadają, że w zawiązywaniu stanowczych węzłów opatrzność nastręcza ci zwykła zdarzenia dziwne i oświecające jakoby błyskawicami od stóp do głów całe postacie charakterów. Ależ przyznaj mi proszę, czy nie miałam pierwej na względzie tego wszystkiego, co rozsądek i co nakazuje przyzwoitość? Wiek, urodzenie, stanowisko, znajomość świata i majątek prawie stosowny, odpowiadający humor i wzrost. Zaiste, że wyboru mojego nie zrobiłam jak pierwsza lepsza panieneczka, ani zaniedbałam czegokolwiek mogącego poręczyć domowe szczęście. Kogo witasz? Referendarz sofistów. Chciał się zbliżyć, ale go domino jakieś zatrzymało. Czy jesteś pewna, że mnie nie poznał? Byłaś właśnie do ściany obróconą, jakkolwiek do zwierciadlanej ściany. Przeszedł, mówmy. Domyślasz się więc, iż czego nie należało przed wszystkim zaniechać, to właśnie, że znajdowania się tu. I to jeszcze prawie z wyrazem tej swobody, którą można by z dala o obojętność podejrzewać. Przewybornie. Nie wiem, dlaczego nawet unikać swoich dawnych wielbicieli. Byłabym oto zaraz jej sofistofa zatrzymała, którego na długość wachlarza miałyśmy obok. Nie przerywaj mi w chwili, w której najdrażliwszą rzecz mam ci powiedzieć. Kogo witasz? Baron Glicksznyl przeszedł z wielce sławnym francuskim autorem Annibalem de Fifrac. Czy uważasz, jak Fifrac nosi szkiełko? Otóż wracając do najdrażliwszej z rzeczy... Przerywasz mi co chwila. Słucham. Skoro przeto uznałam za konieczne nie uchylać się wcale od zabawy, jakkolwiek bardzo dla mnie ironicznej, nie przybyłam umyślnie ku końcowi widowiska i maskarady. Owszem, zaraz po poczęciu się drugiego aktu tej dziwnej dramy. Nagle spostrzegam, że coś się szczególniejszego zagaiło i krąży i obiega w gronie naszej poufnej publiczności. Żartowniś jakiś, tylko słuchaj, niepoczesny żartowniś jakiś rzucił pogłoskę, jakoby bezimiennym autorem był właśnie, że nie kto inny, tylko Omegit. Krew mi do głowy uderzyła. Podobno, że w dwóch miejscach świstano sztukę. Nie wiem. I oto już nic więcej nie wiem, prócz, że jak wszyscy zdają się twierdzić, dramat ten, który jest na scenie, musi być o bardzo i bardzo wiele niższym od... niewczesnej komedii, w jaką kto wie, czyli mnie nie wplątano. Lio, miła, prosty rozsądek nakazuje tłumaczyć sobie to wszystko całkiem odwrotnie. Czyli, że jeżeli mu w głowie zaświtało próbować szansy autorskiej, wtedy właśnie, że byłby nie odwlekał ustalenia zamiarów, które, jakkolwiek niezależne, często pełzną na niczym dla ludzi okrytych głośną śmiesznością. Do wyrzucenia sobie mieć nie będę, jeżeli panią przerwę. Wkrótce bowiem dzwonek nas powoła, ażebyśmy cieszyli się ustępem trzecim widowiska, czy dramy, czy tragedii, o której zdanie pani słyszeć uważałbym sobie za wyjątkowe szczęście. Wyjątkowe szczęście! To już zaczyna być przysłowiem wszystkich mówiących ze mną. Właściwiej byłoby mnie zapewne, ażebym uciekła do zdania członka teatralnej spółki. I do kogoś, co przed chwilą ze słynnym francuskim autorem niewątpliwie ważną toczył rozmowę. Ach, pani, jeżeli miałbym słynnego de Fifrac zdanie powtarzać, ci panowie naturalnie, że nie mogą być oczarowani utworem mniej niż wątpliwie przyjętym. Zapewne pani zna sztukę nową genialnego, a wyżej wzmiankowanego autora. Saturnina, czyli Diable Oko. Zrobiło to furorę. 12. edycja wyczerpnięta. Co większa, iż współcześnie tłumaczone jest arcydzieło na wszelki język i świat prawie cały już obiegło. Wyborny chłopiec. Wczoraj pchnięto mu dwa telegramy, dając wiedzieć o dwóch dekoracjach, jednocześnie na tejże samej spotkać się mających piersi.
o gwieździe Izabeli arcykatolickiej i o gwieździe sułtańskiej Mahometa. Ku podobnej koniunkcji ciał niebieskich zaiste, że trzeba piersi szerokich jak firmament. Szkodzi mu to cokolwiek, że może jest nazbyt liberalnym. Młodość, młodość. Ale otóż fifrak i sofistow i rodak nasz dygnitarz zagraniczny. Podaj referendarzu rękę naszej Juliecie. Czy nie zatrzymamy się, aż skończą świstać? Moglibyśmy całkiem sztuki nie widzieć. Względność sądu pańskiego, ileże na zapytanie Lii wyrażonego, nie oświeciła mnie statecznie o wartości utworu i pisarza. Interes. Interes. Interes dramy lub tragedii. Oto, co mam do zarzucenia kapitalnie. Interesujące dzieło nie tylko daje się uczuwać w samym obrębie sceny albo sali widowisk. Przez czas uczestnictwa mego w spółce powielokroć zdarzało mi się zauważyć, jak dalece wystarcza nieraz okiem strzelić naokoło bufetów, aby unieść sąd zdrowy i samą naturę rzeczy trafnie odgadnąć. Rzeczywista i silna tragedia daje bodźca trawieniu. Więcej jedzą. Zwłaszcza pod koniec sztuki, co zarazem dałoby się i higienicznie wytłumaczyć. Szczególniejsza wszelako, co niemniej uważałem, iż podczas baletów długich daleko więcej zwykle piją. Wodewile dobre i tęgo grane nie przechodzą normalnej linii. Zaś utwory, jak szanownego skądinąd hrabi na omega. Przycichnijmy cokolwiek. Dla osoby wielką zbliżonej poufnością nie ukryłbym wreszcie i tego, że tyloletnie podróże i tak dalekie zatarły w nim to tętno. Dzielne, swojskie, które z jednej strony daje osobną siłę pisarzowi, z drugiej nieustannie myśl onegoż w bieżące potrzeby społeczeństwa wtajemnicza. To jest w to, co się podoba każdemu. Dopiero teraz istotnie wszystko zrozumiałam i niesłychanie baronowi jestem obowiązaną. Tak, tak, tak. Jako myśliłem, stało się. Oni wyobrażają sobie, że pisać dramat było ostateczną myślą moją. Sędziowie formalni ze wszechmiar, którzy rozdzielają społeczność na zastępy umysłów pieszych i konnych. Im zdawa się, że jedni na rozgwieżdżonych jeżdżą piórach, podobni do gońców fantastycznych, drudzy zaś uprawiają prozę życia i są podpierającymi się handlarskim łokciem kalekami. Czyli na to obiegłem krągłość globu i radowałem się uczuciem człowieka męża, który zupełnie obejma kibić ziemi, ażeby ponad ową dwójcę elementarną nic nie dociec? A zali owego nie ma istnienia. Istnienia, które wszędzie się rozlegając nie opuszcza pewnego osobnego miejsca i powiada jednostce śmiertelnej: jesteś. I powiada, że jesteś, albowiem ogarnąłeś zarazem wszędy i tu. Wielce nietrzeźwi albo marni, Azali już pomiędzy natłokiem rubasznych miotań zatłumiony jest oddech, wołający do niebios i na wskroś niebios. Męża czy tu już nie ma, ani niewiasty żadnej, tylko jest wypadkowy obyczaj i techniczna równowaga zmysłów. Jeszcze chwila, a rozpoczną niektóre gwiazdy znikać. Jeszcze niewiele chwil, a bladawe łuny zaranku przenikać poczną grubą ciemność. Któraż jest godzina? I dzień, i rok, i miesiąc.
i wiek, i epoka. Która? I gdzie? O, Malcher. Malcher, ty chodząca klepsydro moja, dopokąd widzę długie wąsy twoje i wzrok rzewny pod ciężkimi brwiami twoimi, dopokąd pętlicę czamary twojej oglądam, tyle i opamiętywam się w otchłani. Kwoli smętnemu zawiejmy podróżnikowi. My na półgrobowe ciche kwiatki. Niech przypomni sobie, gdzie oddychał oddechem braci i sióstr naszych fiołków. Podróżniku smętny, patrz i tchnij. Oto szarych i fioletowych kwiatów wieniec, naokoło ciebie krążąc naokoło, czarodziejskim zagraża tobie opętaniem. Maski wonne i smętne, jak godzi się odzywać do was? Pierwszy z nas jest fiołek, a druga fiołka, a zaś trzeci z nas jest fiołeczek. I drugi z nas także jest fiołek, ale pierwsza powiada koniecznie, że jest fiołka, jak sobie chcesz. Dlatego, że kiedy gdzie indziej rumiane tańczyły dziewczęta przez wiosnę swoich lat, my wtedy włóczyłyśmy za sobą grobowy kir i krepę, która nam opajęczyła wszelki nasz gest. I żadna z nas lub żaden z nas, jak sobie chcesz, i żadna z nas całoserdecznego nie zna uśmiechu. Ja fiołek jestem, a ona powiada, że fiołka i my jesteśmy dużo fiołków. I pytamy się ciebie, czy widziałeś wiele grobowych dusz? Widziałem fiołki wystrzygane z fioletowego atłasu, osadzone na drutach. O, smętne maski moje. A co powiedzieli ci o nas? Szczerze mów. Czy na cmentarzach germańskich i francuskich, na zwaliskach Rzymu i złomach Grecji, czy na południu lub północy mów? Czy zakochałeś się w Paryżu, widząc siostrzyczkę moją opętaną w ciężkie warkocze? Intryga. On w Paryżu nie był, nie był w Paryżu. Co to jest Francja i Paryż? Szczerze mów. Francja jest narodem wielkich przeznaczeń, a Paryż jest tylko stolicą europejskiej cywilizacji. Kiedy on taki mądry, niechaj ci powie, co ta cywilizacja jest. Kiedy jesteś taki mądry, to powiedz, co? Cywilizacja europejska jest bękarcia. Grubianie szkaradne. I dlaczego? Dlatego, że wszystkie inteligencje praktyczne są niechrześcijańskie, a wszystkie chrześcijańskie są niepraktyczne. Przyznam się, że fiasko, jakiego na życiu nie pamiętam. Szkoda, że wyznano publicznie nazwisko. Utrze się to jeszcze powoli, jak ruszą do sztuczek sensem pisanych. Czego mi wszelako największy żal, to rozczarowania urodziwej naszej Heloizy, której szukam. Umówione jest, że tu ją winnam spotkać, przechadzając się i tam, i na powrót. Nie odpychajcie! Nie odpychajcie mnie! Nie odpychajcie mnie, niewdzięczny. Czyliż się nie przymilam, ile umiem, ażebyście wskazały mi człowieka, który nie zachwiał się powiedzieć tego, co wam fiołkom wybrzmiało grubiaństwem? Czy to uszy nasze są tak bezsilne? Tyle razy dźwigamy przecież zausznice z ogromnych pereł rosy i rosy niesłychanie czystej, a wszystko cokolwiek jest czystego dwakroć cięży. O, jakże musi być lekką krynolina szyta z bibuły dziennikarskiej, którą zamiatając niepomału zbliża się owa maseczka. Sit tibi crinolina levis. A jednakże każda nowinka mnie uciąża. Każda nowinka. Począwszy od dramatu nowego Tyrtej wyświstanego właśnie obok, aż do widoku Diogenesa z fiołkami w czułej harmonii. Nowego nic pod słońcem nie ma. Nie ma nic. Wszelako skąd pochodzi, że nowego nie ma? Oto zaiste nowość. Oto nowość. Nic nowego nie ma. Nic nowego nie ma z przyczyny tej,
iż wszystko, cokolwiek wiemy do dziś, uznawane było albo poczuciem, albo analogią, albo wyrozumieniem, albo siłami doświadczenia, albo i samym nawet dziwnym przeczucia zmysłem. I nie było nigdy tak zwierciadlanie płaskiego oka, które by na jesienną patrząc jabłoń, mając są rzadki lub jedyny owoc na szczycie swoim, widziało jedynie i wyłącznie tylko owo jabłko. I jeszcze owego to jabłka tylko tę stronę, która najwygodniej bywa przeciw oku postawioną. Owszem, patrząc na przedmiot, nie widzimy bynajmniej powierzchni jednej, ale przez tajemnicze, a mistrzowskie poczucie ogółu widzimy prawie, że współcześnie wszystkie inne przedmiotu bryłowatości i przecięcia. Im zaś przedmiot widzenia zupełniej jest rozumny w swej całości, tym zupełniej i prędzej obejmujemy go jednym okarzutem ze wszechmiar. Podobnie zwłaszcza jest z prawdą. Ona przede wszystkim będąc całą, od najpierwszej chwili, w której dała się postrzec, udzieliła się ludziom niejako w zupełności. I jeśli nie oczywistemu rozumieniu ich twarz w twarz, to, że tak powiem, pośredniejszym, a mnogim tegoż ich rozumienia władzom i środkom. Dlatego to nowymi odkryciami nazywamy co chwila rzeczy wcale nie obce i które jakoby nam były poniekąd gdzieś zażyłe albo zbliżone i które człowieka umysł niewątpliwie, że wpierw jakoś kiedyś dopuszczał. Z tej to wielkiej przyczyny nowego nic pod słońcem nie ma. Myśliłem, że to człowiek, a to latarnia. Myśliłem, że to nowinka, a to prawda. Gdybym twe wiedział zdanie o francuskiej autorze słynny, zrobiłbym z tego jeszcze dzisiaj po wieczerzy i po winie spory artykuł. Jednego nawet słowa pojąć nie mogłem. My, gdy obcych języków nie raczymy się uczyć, to wyśmiewamy tylko barbarzyńskie onych wybrzmienia. I to nam starczy. Ale my za to sobie samym i o sobie samych, jak słyszycie, mówić umiemy tak ścisłe prawdy. To jest moc nadlingwistyczne ćwiczenia wyższa i szybsza. On zaś mówi o jabłku. I o drzewie. Dziecię. Widząc upadek jabłka, wyciąga ku owocowi swe rączęta, jakoby pierś matki pragnęło objąć. Ale Newtonowi tenże traf co innego zwiastuje i gdzie indziej jego myśl odnosi. Chemik podejma jabłko i na obitej o ziemię stronie jego wyczytuje zarodek przetwarzania materii. Co filozof aż do ognistych otchłani słońca wraz odsyła. Gdy ogrodnik mimo przechodzący widział zapewne owoc spadły i skłonione ku niemu ręce ludzi. A wyświstany Tyrtej, gdyby po tysiącach lat znalazł się tu, cóż oglądałby lub zagaił na maskaradzie żywota? Mówiłby zapewne prawdę, wierząc w moc jej, czego zaiste, że nie postrzegam, aby ktokolwiek czynił. Zaś moc prawdy... Skąd idzie? Pochodzi z jej całości. A przeto stąd, że prawda jest ideą powodującą nieustannie równe sobie świadectwo. Miałożby i to być świadectwem, że ja nic nie rozumiem? Byłoby zaiste, że świadectwem wielkim, gdybym ja pierwej coś odgadnął. A wyświstany Tyrtej, gdyby po lat tysiącach znalazł się tu, na tej żywota maskaradzie, cóż przeniósłby ponad wszystko? Odpowiedzi żądaj od krytyka, który musi być ową postacią przyobleczoną w szatę z drukowanych papierów uklejoną. Oto biegnąc wyprzedza się szelestem. Wiele masek na prawo i na lewo i naprzód pędzi przed nim, jakby się uchraniały od pogoni i odrazów.
Nie pytajcie, me Herkule, nie pytajcie, na mocy czego tak, a tak sądzi ów krytyk. Pozostawicie mu albowiem dwie straszne bronie w ręku. Nie dać czasu, ażebyś zapytanie owo wypowiedział. Albo tak dalece zgwałcić ciebie polemicznymi wyskoki, żebyś przybrał miarę oburzenia i dyskusję zmienił w potyczkę. Pozostawcie go przeto, niech sam coś stworzy. Niech pocznie coś sam na sam. W wielkim pokoju myśli własnej. Tam i owdzie, gdy w zwierciadlane pojrzałem ściany, zobaczyłem się nagle od stóp do głów. Tam i owdzie, dlaczegoż rozlewają się mury w jeziora szkła i świateł? Tam i owdzie spostrzegłem nareszcie całą tajemnicę natchnienia mego. Echeł! Nie byłbym w możności nic utworzyć, gdybym się pierwej nie rozdrażnił i gdybym się nie zawziął na coś i nie ugniewał. Dlatego to właśnie na co sarkam, cały stanowi skarb mój i całe upewnienie i pokój. Dzieci w ten czas mają potrzebę bicia i psowania. Siła kocha się w sobie, skoro ze ślepego żywiołu w akt przechodzi. Jest to właśnie najniepodobniejszą rzeczą do krytyki. Ten wynarodowiony podróżnik gdzie tknie, przewraca. A za linię uplatałyśmy się w wieńce dla owego mędrca i dla tamtego poety i dla wszystkiego, co tu świeci, niosąc wonne kadzidła z rosą łez. Kilka jeszcze kroków za krytykiem pozwól mi pani zrobić. Może uroni parę słów z tego, co o widowisku dzisiejszym mamy czytać i sądzić. Nie uważałeś, baronie, na gest i postawę Heloizy naszej? Przeszła tędy przed chwilą, ale nie miałam odwagi jej zatrzymać. Nigdy nie widziałam oczu takich i wstrząsnęłam się, pozierając w nie jak w głąb, który magnetycznie na dno pociąga. Widzę, że się przybliża do wielkiego okna, do krużganku, jak osoba spragniona otwartego powietrza. Tamże przez tłum przepływa posuwiście i niefortunny autor. Jako Leander przez szkło fal Hellespontu, spostrzegając zapalony ogień na wieży, wydłużał ramiona swoje, aby do brzegu na czas zdążyć, tak przez gazy i wiewne osłony masek dopatrywałem ciebie, pani, i ostatniej gwiazdy nad czołem twym. Leander, jeżeli się nie mylę, utonął w Hellesponcie. Po czym kapłanka Hero rzuciła się w morze, nie będąc dość syreną, i obojga koniec był tragiczny. Lecz nie uważałem w pierwszej chwili, że należało mniej poufnie i mniej swobodnie zacząć rozmowę. Zaiste podziwiam dobry humor. Lubo jego źródeł nie zgaduję. Skrócę nawet i streszczę, co mam mówić. Oto właśnie. Ostatnia gwiazda znika. Zazdrościłam jej naprzód. Powielekroć. Powielekroć, mówię, potrzebę czułam tak wymazać nazwisko moje z liczby widzów tragedii pańskiej, jak przed chwilą zatarło oddalenie blask tej gwiazdy. Pani, ta gwiazda jutro wznijdzie i ktoś zapewne przypadkiem spojrzy na nią z tegoż samego miejsca. Wszelako ten sposób wicia rozmów nazbyt wiele przestrzeni zostawuje pomiędzy dwoma osobami, ażeby jej kto trzeci zająć nie pośpieszył przy tak upornym tłumie. Ten rozmawiania sposób, panie, wielce jest podobny do grzeczności wzajemnych i pozdrowień przed pojedynkiem. Dlatego proszę nie uważać za nietrafne, jeśli gestem zastąpię dalsze słowa i pośpieszę mu wręczyć pierścienie jego. Pozwolę sobie ostrzec panią, że niewiele jest boleśniejszych utrapień od ciągłego uczucia, iż pozostawiło się za sobą serce przez nas zranione. I dlatego pierścienia nie przyjmując, chcę atoli coś unieść z drogich rąk jej, ażeby towarzyszyła nam pamiątka. Ażeby mnie wspomnienie, a pani świadczyło przekonanie. Daj mi wstążkę błękitną. Oddam ci ją bez opóźnienia.
albo daj mi cień twój zgiętką twą szyją. Nie, nie chcę cienia. Cień zmieni się, gdy ku mnie skiniesz ręką, bo on nie kłamie. Nic od ciebie nie chcę, śliczna panienko. Usuwam ramię. Bywałem ja od Boga nagrodzonym rzeczą mniej wielką, spadłym listkiem do szyby przyklejonym, deszczu kropelką. Gdyby nie odmienna tłoku natura i nie zagłuszający orkiestrę błędni gitarzyści i piosenkarze, obiecywałbym sobie to na końcu zabawy, po co inni tu gromadzili się przedwcześnie. Oto i człowiek, to on. On niechybnie. Inaczej nie wdziewałby maski ze wschodem słońca. Referendarzu uprzejmy, jeszcze jedno tylko i jedno słówko rady poufnej. Jeszcze jedna ulotna chmurka do odwiania daleko poza różowość zorzy. Mamże odkryć ci, przestrzec ciebie? Mamże twemu taktowi nieco zostawić do walczenia? Pani ostrzeż, jest to uczyń sama przeze mnie. Poradź. Jest to rozkaz, a taktowi memu pozostaw. Taktowi twemu pozostawiam niemałą rzecz, albowiem narodowość twoją, czyli przeszkodę jedyną, jaką spotkać już możesz względem Helojzy. Referendarzu, uprzejmy, czy mnie pojmujesz? Pani, ojczyzna moja nigdy i przenigdy niczym innym nie była, jedno właśnie, że taktem. Pozostawiać trudności, jakie nastręczać może narodowość moja i pozostawić je mojemu taktowi. Jest to poruszać serce moje piersiom moim. Nie tylko się przerażać takowym datkiem i ciężarami onego, ale nawet zań podziękować sprawiedliwie nie potrafiłbym. Pani, kiedy inne ludy, zakochane w osobistościach swoich, wyzywały wszelkiego nieprzyjaciela postępu na bój różnobronny i szukały rozmaitej sławy, ojczyzna moja uprawiała wtedy właściwy jej rozum, oczekiwania na owoce cywilizacji, nie jej utrzymywane wysileniem. Dlatego to na teraz, dlatego to w wieku obecnym, pozytywnym, widzisz pani, że mądrość ojczyźnie mojej właściwa, a ogólna cywilizacji mądrość znaczą jedno. Czy pojmuje pani, jak dalece narodowość moja nikomu przeszkodą być nie może? Pozostawiam cię, o Abelardzie, geniuszowi twojemu. I jeżeli zniknę na chwilę, to jak dobroczynna wróżka. Burnus księżny i watowany kaptur panny Hermenegildy. Płaszczyk pana hrabiego, kareta... Jakub! Jakub! Ponumerowano ciąg powozów. Nasz 39. Nepomucyn, hola, Nepomucyn! Skręćmy bokiem co rychlej i zawadźmy jeszcze o szklankę piwa u Małgorzaty. Coś na zimno przekąsić, coś ze zwierzyny z sałatką przyszła mi chętka. Popił, żebym szampanem i nie pogardziłbym cygaretkiem na dzień dobry. Chłopca, skoń mi i wołaj mi wraz. Uchodźmy. Konie nasze rwą się z numerowanego miejsca powozu. Czekałem z płaszczykiem, wyczyszczając oczy na prawo i na lewo. Wszędzie, albowiem, jak to mówią, z przeproszeniem. Dobrze, z dobrymi ludźmi, ale w domu najlepiej! Bo my nie Spartiaty, ani lacedemońskie męże. My Partenianie. I pójdziemy, gdzie granit odpycha morze, i odepchniemy morze 100 wiosłami, i odepchniemy ramieniem zmorę wspomnień, bo zahartowano nas pierwej pieluch, a potrafimy znieść wszystko prócz tej ojczyzny. Bo żaden z nas matki nie miał i nie miał ojca, i żaden z nas nigdy ojczyzny nie miał.
człowieka życiu są chwile próżne, czcze. Ale w żywocie prawdy chwil takowych nie ma. Jedno jest ciąg. Dlatego chór ateński wciąż się wiedzie jako nieustannie czujny areopag. Kto z nim nie rozmawiał? Ale on sam rozmawia ustawnie z prawdy rytmem. Zachwycił się on raz o pierwszorzędny ton harmonii, który przewodniczy światom i najnieprzerwaniej kołuje odtąd jak planeta. Dlatego, że w życiu męża są chwile próżne, chwile czcze, lecz w prawdy żywocie chwil takowych nie było nigdy. Błogosławione jest światło i nie bywa złorzeczonym cień, ale kto zguby poszukuje, temu jedno i drugie dopiero ze znalezieniem przedmiotu sprawuje radość. Oto widzę, zbliża się mąż Ateńczyk i poziera dokoła niespokojnie, jakoby na tym kraju ziemi Rzeczypospolitej tam i sam wzdłuż stąpając w dwie zarazem poglądać przyszedł ojczyzny. Onego dnia dawnego, kiedy wyrostkiem ledwo będąc, rzuciłem się ze skołatanej nawy za tonącym człowiekiem, azali rozważyłem w sobie pierwej, iż ocalę dla siebie ojca i obywatelstwo i ojczyznę. Podobnie i dziś tegoż samego siebie poznaję w sobie, albo boską tożsamość nieustannej nad sierotą opieki. Jako bowiem dnia po wszystkie pamiętnego podołałem był wydźwignąć z toni morskiej sędziwą osobę Kleokarpa. Któż wie, zali na próżno wiarę dałem pozorom i wieściom, i czyli niezbyt płocho się porwałem, ażeby ukrywane wycieczki Eginei aż tu dośledzać. Człowieku, który wyziewem niewolniczej azjackiej przypowieści obejmasz jasną prawdy rdzeń, a który masz gest i postawę i ubiór obywatela ateńskiego, nie opowiadaj, jeno powiedz. Urodziłem się pono na dalekich brzegach Fenicji, a odrodziłem się na pianach fali morskiej. Mężem uczyniła mnie galera czarna z czerwonym żaglem, a obywatelem lud ateński na progach przysionku Tezeusza. Areopagita Kleokarp jest mi ojcem wedle sprawiedliwości. Sprawiedliwość od Boga bogów idzie. Oto szlachetnego Kleokarpa dostojna córka od niektórych dni znika z domostwa i powiadają języki niewystrzymane, że chadza według poszeptów Tyrteusza. Odkąd tego poetę wielka wyrocznia podała głosowi ludu ateńskiego, a Ateny go stawiają na czele zastępów lacedemońskich. Powiadają mędrcowie wschodni, że na krańcach przestrzeni nieustannie wrzące jest ogromne koło wichrów i ciał i duchów. Nieustannie parte i okręcane światów pochodem. Tak samo i na wybrzeżach świata tego nagromadzają się mroki, przez które nie jeden duch przechodził bohaterski. A widnokrąg myśli człowieka zaokrąglony jest milczeniem i melancholią. Na kraju tym dwóch ojczyzn, o obywatelu ateński, wśród ruiny tej, której dwa ościenne ludy nie śmiały podnieść z upadku i która przeto legła dwakroć głębiej, iż środków i sił miała dwakroć. O obywatelu ateński, tu kogo przychodzisz szukać? I jaka cię utrapiła niespokojność? Pogodnie jest lśniący hełm Minerwy, a słowa umiejętnego męża nie są porywcze. I tragiczne także umysły chórów, przechadzając się po krańcach sceny żywota, łacniej mogą o burzach mówić i wyrokować o nawałnicy morskiej, kształtne podnosząc z piasku muszle, niżeli ów widziany z dalekości pod walącym się masztem sternik.
On się wydawa im tak drobny, jak odłamek koralu, który na morskim brzegu tam i owdzie zarył się w piasek. Jako wspaniała jest demokratyczna ateńskiego ludu swoboda, jako wspaniała. Ale prądy głosu ogólnego zdradliwymi bywają i bystrymi falami swymi łatwo mogą grochowe ziarnka unosić. Dlatego nieuzasadniona często wieść tym skorzej porywana jest, im lżejsza. Dlatego w rzeczach treści boskiej do cichego ty raczej Areopagu o nocy idź, a jako jest niebieski obszar firmamentu w całym majestacie wszystkich gwiazd, tak wypogódź pierwej w piersiach twoich wszelkie uczucie i niech się tak wygwiaździ każda twa myśl i słowo jedno po drugim. Ku temu to salamiński Solon utwierdzić podążył starożytne Areopagu kolumny, ażeby tam, gdzie samodzierżstwo ludowego głosu nie jest bynajmniej tamowane, miarkowało się w sobie na kształt morza, dośrodkując do głębi i okrywając się z nawierzcha lekkimi piany. Areopagu ciche koło, pod gwiazdami zasiadające w nocy, głębią jest, a pluskającymi tęczami z wierzchu są uliczne wrzawy i wieści płoche i szumiąca w słońcu popularność. Przecież daleko łatwiej jest posłyszeć otrzymane ze Sparty wiadomości, jeżeli kto je pierwszą ręką miał, niżeli od środka ziemi, z samych Delf, wygłoszone słowa Apollina umieć odgadnąć albo umiejętnie odgadnione powtórzyć zdrowo. Przeto o ateński obywatelu wiedz, iż dlatego właśnie chór spotykasz, który tu po słowa prawdy przyszedł, aby mu nadlatywały stąd i zowąd, jako kiedy poszukiwając ziemi środka Jupiter rzucił orłami dwoma od zachodu i wschodu niebios, ażeby się nad okopami Delf spotkały. O stugębna wieści! Któż cię nauczył okradać bogi z prawd, a ludzi z serca i otuchy, by nienarodzoną jeszcze przyszłość na szwank narazić? Ale oto spostrzegam w dali męża, którego po chyżości samej łatwo poznać, że lacedemońskim jest biegaczem. Widzę, jako utykając przed się ostrzem kostura, przerzuca się i toczy po pagórkach, niby rozigrane koźle młode. Ten zapewne z wiarogodnym wysłany będąc słowem, alboż nakreślonymi ręką pewną znaki, podąża, podąża i już jest wcale bliski. Ten sam, co ledwo chwila temu, jak rozigrane, gził się koźle, ten sam zbliża się krokami kapłańskimi. Zaprawdę człowiek odpowiada całym sobą pierwej, niżeli folgę dawa słowom. Nie ku czemu innemu ateński chór pogodnie się okręca w rytmie planet. Mężu spartański, jeżeli biegaczem jesteś, wygłoś nakazaną tobie z góry powieść. Słowem pierwszym od Sparty zwyciężyć albo zginąć. A lacedemońskim pytaniem te drugie słowa, gdzie wódz? A trzecią, likaońską przypowieścią, iż każdy z żelaznym mieczem swoim stoi jak wryty. 100 świn dzikich, a tucznych mają kapłani, kiedy zechcą i trzymają ogień w pogotowiu, siedząc, a myśląc. Ale równi wysłali gońce i biegacze, jako ja jestem, i nauczyli ich na pamięć wszystkiej powieści, którą rzekłem, ażeby o wyczekiwanym wodzu dostać języka. A teraz trwać mam tu, aż mi kto powie, co na powrót godzi się odnieść, bo zaprawdę, że już i lakońskich brakuje słów, tak bardzo wiele powiedziawszy. Nie powiedziałeś zbyt wiele, mężu spartański, jeżeli daleko więcej w zamian wyglądasz. Naucz przeto uczciwie pytających o tym wszystkim, cokolwiek w tak przeważnej chwili wiedzieć należy. Niewolnikiem będąc, o obywatele, nauczony jestem zwłaszcza trwać i milczeć. Wszelako ateński niewolnik swojemu jedynie panu powolnym bywa,
mianując się równym poza domem każdej osobie. Zaś inaczej jest aż dotychczas z powolnością ludu spartańskiego. I dlatego ja ci nakazuję, mów co wiesz. Ten się sprawił zaiste jako Rzeczypospolitej obywatel trzeźwy i czujny, używając prawa, które mu dano i ani je w niepożyteczności zatrzymując. Biegaczu spartański, tobie nakazujemy, mów co wiesz. Mów, co równi trzymają między sobą. Zwyciężyć lub zginąć. A lud co trzyma? Zginąć lub zwyciężyć. Zaiste chrobra jest w prostocie swojej lakońskiego języka siła i treść. Zaiste chrobra, ale rozliczniejsze są daleko obyczaje ludów na świecie i wygłosy i powiedzenia im właściwe. Dlatego Ateńczyk wszystkie piękna każdego narzecza woli objąć. Albowiem świątyni nikt nie stawia z jednej kolumny. Jeżeli przeto pomiędzy równych okrzykiem i okrzykiem ludu jest różnica, tedy w całej Lakonii widzę, iż takiego nie ma męża, który by tymczasowo ponieść umiał trudy Harmosta. Hieroplit dzielny trwa. Obywatel nazwiskiem Hieroplit kto jest? Kto jest człowiek nazwiska nieznanego? Od Lakońskiego Golfu do Zatoki Koryńskiej cały świat o Hieroplicie wie, że dzielny jest. A kto więcej rózgami był okładan, niechaj stanie. A kto świsnął z ołtarzy więcej bułek i z kolegami w równi się dzieląc zjadł, niech mi zaprzeczy. A zali messeńskie dziewczyny nie szalały, kiedy nad granicą kozy pasł? A zali nie płynął aż do Krety, gdzie bywa mądrość? Hieroplit, kto zakrzyknął, kupę powiedział i takowy odpocząć sobie może, jak w święto wół. Osobo lakońska, czy nic więcej o pospolitej rzeczy spartańskiej nauczyć nie masz? Górą Hieroplit, górą. Zginąć albo zwyciężyć. Zaledwo, że z Focydy powiał wiatr i jeszcze nikt słowa wyraźnego wyroczni nie zna. Cóż się godzi mężowi temu odrzec? I jakiej powieści się nauczy zmordowany Lakończyk krótką rozmową? Dla wyrozumiewających wyrocznia dawa myśl. Dla gwałtownych i krzepkich nagi ukaz. A oczekiwanie dla pierwszych niewyraźnym tylko prologiem bywa. Spartański biegaczu, w dni niewiele naznaczony przez bogów Harmost do Lacedemony zdąży. Ateny podejmą imię jego rękoma swymi z kolan bogów. Ale czyli przez pogodne błonia Arkadii, albo czyli po gruzach tych przechodzić będzie, czyli może wioseł 50 poniesie go brzegami Cyklad do Likaońskiej Zatoki, tego ani wiedzieć dotąd niepodobna, ani wiedzieć się godzi w Wigilię wojny. Niewolnikiem będąc, o obywatele, nauczony jestem zwłaszcza trwać i milczeć. Opodal jednej z bram ateńskich uprzedni dziedziniec letniego domostwa Kleokarpa, po dwóch stronach laurowe chodniki i marmurowe ławy, przed jedną z ław krosna i co do tej roboty się należy. Czas nadwieczorny. Dorilla chwilę pogląda dookoła. Eginea wchodzi z głębi sceny. O, jakże szybko ubiega czas, Dorillo, gdy użycie jego na przemiany od nas i nie od nas znów zależy. Ale kto oczekuje zarazem ojca, pana domu, siostry i przybranego brata, ten zależy we wszystkim nie od siebie. Poglądam na ostatni ściek mej igły. Czy ażeby przypomnieć sobie ciąg rozmowy, którą nagle przerwawszy opuściłaś, była progi domowe na tyle czasu? Dlatego przypatruję się o siostro, którą z barw wypija skorzej słońce, jeżeli kto pozostawi krosna cudze na powietrzu odkrytym przez tak długo. Nie sądź, Eginej, że tę niską wymyśliła przeciw tobie psotę mało cię kochająca siostra, ale ta, która została domu panią w nieobecności trojga osób. Sama rozkazała, ażeby krosna tak pozostały.
Niechby z Areopagu wracający ojciec i pan, przechodząc, zobaczył pustą ławę, porozrzucane włókna, a na zapytanie jego, z władzą rzeczone, odpowiedziałby sługa ogrodowy albo która z niewolnic, nie Dorilla. Któryż Areopagita kapłanów nie zna i nie wie, jakie się obchody przygotowują na dni świąt, albo który przez Pnyks przechodząc nie spotka mistrzów churalnych, ażeby miał nie przywieść sobie na myśl, ile prób rabiają córki ateńskie, zwłaszcza jeżeli mają być nowe hymny w użyciu. Przez poetów pisane nowych. Zwłaszcza jeżeli mają być nowe hymny i jeżeli córka Areopagity jest koryfą odpowiadającą za cały jeden chór. Zapewne, że o tak świętych pracach zwykło się, jak mówisz, wcześniej rozmyślać, nie zaś w jednej chwili nagle. Przypomniałam sobie sen, Dorillo. I wytłumaczonoż go pomyślnie? Opowiesz mi twój sen. Koniecznie twój sen mi opowiesz. Opowiem ci, gołąbko moja. Widzę, o siostro, że służyłaś dziś Bogom. I że w imieniu twoim zawiesiłam wieniec róż białych, gdzie płoną same. Dzięki tobie, gołąbko moja. Przygotować ojcu łoże pośpieszam. Ile razy go widzę, gdy po Areopagowym wraca czuwaniu, zdaje mi się, że bielmo księżycowe uniósł na świętych włosach swoich i że gwiazdy zaciekły mu w źrenice. Siostro, niech ja ojcu zgotuję łoże. Dziś służyłaś już Bogom. Córkom Bogów! Jupiterowym córkom, które zaręczają natchnienia dla poetów. Pytanie jest, azali więcej i bliżej Bogom służy powolne i proste serce niewiastki cichej, krzątającej się w obrębie ścian domowych, czyli raczej, kto całą swoją postacią w naznaczone z góry wyroki wchodzi i wchodząc, i wejść mając, i usiłując wejść, i cofnąć się nie mogąc, i cofnąć się targając drży? Z głębi chodników laurowych upada kamyk, obwinięty w różdżkę pełną kwiatu granatowego. Eginea podnosi kwiat i podbiegając ku cieniom laurów. Kroku jednego naprzód! Czy nie mówiłam, że najwcześniej o pierwszej gwieździe? Zdawało mi się, że wzniedzie, skoro tu wejdę i że wystąpi na niebiosa, kiedy wskażę palce. Jeśli jeden krok zrobisz naprzód, to nie o pierwszej gwieździe, ale o 77. O całej drodze mlecznej. Widzę, że bliźnięcy twojemu kwiat granatu mimowolnie uszczknąłem. Może nawet z tegoż samego krzewu, może z tejże samej gałęzi? Skąd wzięłaś twój, dostojna siostro? Służy mi jako wzorzec w drobnej robocie niewieściej i zaledwie, że wyrasta tu przed krosnami. A twój, o dostojny bracie, twój niech spocznie w bujnych włosach Dorilli, ażeby obie siostry w równym były ubraniu. Wszelako nie nawykaj opuszczać sióstr, wszelako nie opuszczaj gołąbki naszej Dorilli na tak długo. Laon! Podaj nieco skroni twoich. On chce, ażebyś upięła we włosy kwiat, który przyniósł. Niech narody wyrostki ufają raczej w krzemiennej sile ramion, a ich szybkość i zwrotność niechaj od jeleni bierze przykład i stanie się uradowaniem klaszczących widzów lub tych, którzy wydzielają płace w czas igrzysk. Lecz obywatel dojrzały, lecz umysł wolny wyręcza elementem dziką siłę i on w jej rozhukaniu nie pokłada dobra publicznego. Cóż zaiste podobniejszego do rzeczy boskich nad gwiaździarską ową umiejętność, której słodki nasz Tales przewodniczy, mąż, którego badaniom zarzucają wszelako płonność. We wszystkim niżsi, ojcze, niżsi od służebnej kucharki mędrca. Która przynajmniej była mu użyteczną w prostocie swojej. Powiedzieć by można, że jeżeli nauczony w niebieskich rzeczach człowiek powraca wejrzenia swe ku ziemi, wtedy wracając
obejmuje nad elementy rząd i o tyle zbywa się siły dzikiej, ile potęgą morza się wyręczył. Elementu, który nie więcej i nie pierwej człowiekowi podlega, jedno jak prędko i o ile umysł jego zapatrzył się w niebiosa. Jako kwiat na wysokości rośliny swojej, tak mi się wydawać zwykłe gwiazdy, iż są kwiatem wysokości świata tego. Dosyć jeszcze czasu, nim pierwsza wznijdzie. Oto wchodzącego spiesznie gościa spostrzegam. Poznaję gładkiego syna Heraklesa. Żaden koreb, najzawołańszy żaden jeździec tyle i w tak krótkim czasie nie przewiał pyłu, ile go dziś rzuciły wokoło miasta te salskie kopyta konia mojego. Trzeciego Areopagity czcigodny dom nawiedzam. Odkąd już tajemnicy nie ma, bynajmniej, a wieść stała się prawdą, w różnych miejscach dopiero się z ust moich i ode mnie pierwszego dowiedziano nieodmiennej, a dziwnej prawdy o szczególnym Tyrteja przeznaczeniu. Niewiele jeszcze temu dni, pomnę jak dziś, kiedy na rzecz małych bachanali napisałem był ów wiersz, dla którego jednogłośnie pogardzono Tyrteja Rymem, któż wtedy w całym mieście byłby się poważył dopuścić, choćby jak coś najoddaleniej prawdopodobnego, że ten właśnie, że ten nieledwie wyświstany rymotwórca w apolinowym stanie wieńcu na progach wielkiego Tezeusza. Ta więc tylko już jedna zostanie tajemnica. Ile oczekiwać było trzeba na dzień białym kamykiem naznaczony, ażeby Rym wyroczni nadeszły z Delf we właściwej jasności dał się odczytać. Niezbyt jeszcze dawno i tu opodal, przed domostwem czcigodnego pentakontarka, pomnę jak dziś, któż nie mówił o chromym Tyrteuszu, że jest kulawy? Któż go i jednookim nie nazywał mową człowieczą? Dziś, kiedy stu jazdy spartańskiej z koni zsiadło i zatknęło długie swoje włócznie przed świątynią wielkiej Minerwy, dziś, kiedy powoli wchodził Tyrtej na marmurowe stopnie, a chór stał pod rzędem kolumn, sam do kolumn podobny, dziś zauważono, że nie jest bez osobnego wdzięku kolebanie się w chodzie szczęśliwego bogów ulubieńca, że podobną chwiejność kroku mają męże nawykli do panowania falom morskim lub nieskorzy do ubiegania się o rzeczy, które powinne są ich czekać. Dziś zaprawdę dopiero spostrzeżono, o ile samo nawet przyćmienie oka lewego znamionuje wzrok rzutny i trafnie do ucalenia uzdolniony. Dziś stał się głos bogów głosem ludu. Niech żyje Harmost! Słyszę konia rżenie mojego. Mniemań ludu niestałość i sądzenia jego do fal podobne morskich zaledwo by powinny niepokoić tych, którym się przedstawiają elementa w postaci ich zewnętrznej, nie w zawiadującym nimi prawie. Ale zawiść, miotając sercem człowieka, nie dozwala dostąpić myśli tam, gdzie ostatecznie pierwsza prawda przebywa i każdemu, co dobiegł jej, wydziela sił we dwakroć tyle, ile na dobieganiu zużył. Zniechęceni niesprawiedliwością współczesnych, są podobni do człowieka woźnicy, który by, zapatrywając się na koło, nieustannie okręcające się tam i na powrót, zwątpił o podobieństwie iścia naprzód. Zaś ludzie zawiścią udręczeni poglądają jedynie obok siebie i mocni są tylko o tyle postępować, o ile mają współzawodników przed oczyma. Ci i tamci pracować się zdają, ażeby panowanie elementów nad prawdami wstecz bogom i cnocie uzasadnić. A boleść ich wewnętrzna z tego pochodzi, iż nie wiedząc, że przeciwko sobie samym działać pragną, cierpią, iż działać nie są w możności.
Czy i ty, o Leonie, poczuwałeś omacną chwilę zawiści za dowiedzeniem się o szczególnym Tyrteja losie? Podpierając ramię twe, o panie, brakuje mi tylko jednej rzeczy, ażeby zupełnie być szczęśliwym, ojcze. Leonie, synu, mów. Ramię twoje, ojcze, podpierając, chciałbym być bliższym tobie krwią. Sióstr masz dwie. Sióstr dwie. Czy nie obie zarówno bratem cię zowią? Siostro Egineo, patrz, jako w czarze, której nie dopił Leon, odbijają się i szklą wczesne gwiazdy. Wypij je, siostro moja. Zdaje mi się, że słyszę rżenie koni. To nadobny syn Heraklesa. Obiega miasto, prętszy nad wieść. Rada bym doczekać się dziś śpiewu słowików. Nie pozwolę ci, jeżeli mi nie opowiesz snu twojego. Nie opowiem ci snu mojego, jeśli wpierw wysłuchasz nie dasz, co słowiki o swych snach powiadają. Pomieszać się w główce twojej i będziesz mi opowiadać potem rzeczy słowicze. Inna część ogrodów Kleokarpa. Noc. Zdawało mi się, że upadł kwiat granatu, ale to widzę, upadł suchy liść. Wydawało mi się, że gwiazda przeleciała zniecierpliwiona, ale to tylko świecący przemknął robaczek. To, co jest na niebiosach, wydaje mi się jaśniejącym w przygodach rzeczy poziomych, gdy poziome odnosi się przed oczyma moimi na niebiosa. Ziemia i eter odcofnęłyż się ode mnie, czyli mnie ogarniają wirem nieznanego szału? Ale owo i kwiatu pąk wilgotny, owo i uskrzydlający mnie dreszcz, co przenika zupełnie całość istoty, tętniąc silnie, rączo i równo, jakby odpowiadał z wnętrza człowieka akordowi rozbrzmiewającemu na niebiesiech. W rytmie cała się czuję i oto już nie będę więcej omylona. To on. Zatrzymałaś mi dziś bicie serca. Dla upadku kamienia na ścieżki twoje, a wydało ci się grubiaństwem wszechprawo świata, niewiasto czarująca. Kamyk ten w kwiecie uwikłany to tajemnica święta rzeczywistości. To właśnie, że jeden z najdroższych twojej płci klejnotów to świat wasz i to cię tylko obraziło. Zaiste potrąciłaś się o świat cały gniewem twoim. Tak jesteście wy wszystkie. Zwykłem kiedyś mawiać, bluźnić, a dzisiaj mówię, tak ty na jedną chwilkę chwili bywasz. Więc dlatego, o Tyrte, omyliłam siostrę i dałam się sędziwemu ojcu omylić, aby pierwszym spotkania naszego słowem było nieporozumienie i tęsknota do wyrzutu podobna? Dlaczegoż serce, oczekując, nie oczekuje nigdy według kształtu, w jakim rzeczy po sobie następują i zdarzają się? To jest jeszcze owo ziarno kamyka, objęte purpurą granatowego kwiatu i nadające całości wagę konieczną. A któryż go przechodzień nazajutrz pozna? Lub z twardego czoła jego wyczytać potrafi, co ten kamień spokojny poczynał w nocy. Idziesz za myślą twoją, Tyrte. Ja tu za sercem przyszłam. Nie zbłądziłaś. Oto mi powiedz raczej ty, co poczynałeś w dniu ubiegłym. Dawałem życie, by wziąć żywot, a odbierałem co? Poglądałem na oblicza,
żółte zazdrością i musiałem przeto odgadywać wartość całości społeczeństwa. A tę odgadywać musząc, przynaglony byłem widzieć przyszłość. A przyszłość pojmując, wyniszczały mnie smutki. I myśliłem, żeby też coś robić, o co by mnie pod wieczór słodki głos zapytał, co dziś robiłeś. I urwałem amarantowy pąk granatu i oplatałem weń kamyk okrągły i podniosłem ramię moje, patrząc w niebiosa, a zdawało mi się, że wybłyska gwiazda z eteru, i rzuciłem kamykiem w mirtowe przeddomie Eginei, popełniając nieznane dotąd grubiaństwo samej ciężkości ciał dotkliwych. To robiłem. I sporo innych rzeczy. Ale wszystkie są smętne. Albowiem oblicze wielkie całych Aten po pierwszy raz się ku mnie obróciwszy, po raz ostatni się obróciło. U każdej z bram 13 mogę być pewien naprzód, że napotkam znajomości 13, które mnie dziś poufnym raczą uśmiechem. Przy ceramice wstrzymuje jeździec konia swego i, zeskakując lekko, pochyla się w objęcia moje. Boski miły Tyrteju! To Heraklesa syn, który mi urągał mało dni temu. W cieniach kolumn Wiktorii stoją zacne matrony i córy ich. Ta i owa rzuca mi różę białą. Zapominając, do ila jest trudno kwiaty podejmować, skoro się kulawym przyszło na świat. Dni temu niewiele tak dobitnie piętnowały one moją ułomność. Przed Prytaneum uderza mnie w ramię mąż sędziwy, z wielkim pocztem idący, któregoże w życiu nie widziałem, nic nie rzekłszy, pośpiesza dalej, z tajemnym wyrazem spiskowego. A około liceum, a przy teatrze? Przy teatrze. Dlaczegoż to wszystko nie przy teatrze jedynie? Piękne są Ateny. Święte miasto i umiejące, jak widzisz, dawać siłę wybranym synom swoim, dawać im siłę na wtóry dzień po usłyszeniu głosów Bożych, gdy rozbrzmiewają stanowczo nad człowiekiem przez żywot cały jego pomiatanym. Gdyby można było dorzucić grochowymi ziarny do Olimpu, przewotowałby może lud ateński wyroki i samego Apollina. Czemuż ich pieśni, już tak mało pewna, treść i skażone jej całości, lutnie ich, czemu złomliwego drewna, a nie ze słoniowej kości? Cedr nie ogrody, lecz pustynie rodzą, próżnia kołyską olbrzyma. Eginej, wielcy poeci przychodzą, gdy poetów wielkich nie ma. Lecz dziejów karta ma niejedną stronę. Jest słowo z brzmienia, jest z ducha i bywa z dachów poetom głoszone. Co powiedział wieszcz do ucha? Ścieżki już nie ma dalej. Pozwoliłam ci kroczyć na wolę niosącego cię zapędu, aż oto uwikłałeś całe czoło w gałęzie lauru. Zaiste, że poeci wielcy na zbyt długi po sobie przystanek zostawili. Tak było zawsze, o Eginej. I to jest właśnie, co ci śpiewam. Posłuchaj jeszcze. Cedr nie ogrody, lecz pustynie rodzą. Próżnia kołyską olbrzyma. Wielcy poeci dopiero przychodzą, kiedy ich nie ma. Popsowałaś mi całą piękność rymu i odczepiłaś mi z włosów wszystkie wawrzyny, pomiędzy które mnie chore oczy moje i brak ścieżki zaplątał.
Och, nie tego, nie tego. Wyglądałem i upragniałem od kobiety. A jednakże tobie powiadam, że nic bez ciebie. Nic. Nawet i sam delficki wyrok o mnie nie ma pełności swojej bez kobiety. Co mówię ci, wielkie jest. Słuchaj, lud ten cały zżelaźniał. Już skończyło się wszystko i Bóg tam nic nie tworzy więcej. I już miejsca dlań nie ma, jak dla podrzutka albo dla nowonarodzonego dniedołęgi, któremu też prawem śmierć zadają, nim wypełznie z kołyski. I posłany jestem ja, nim dla bogów ojca miejsce się znajdzie. Wielka jest to tajemnica, o Eginej, iż nie mogą być ludy zakochanego Pigmaliona rodzinami. O rzeźbiarzu tym wiesz z powieści świętych, iż rozpłomienił mu się w objęciach jego posąg kamienny i że takowy, skoro za żonę pojął, miał z nią potomstwo. Synem łoża tego przecież był Pafus. Nie przeraź się rzeczy moich, ani poglądaj w niebo, dopatrując, czyli nie zadrżą gwiazdy, skoro ci powiem, że Pafusów takowych ludem Lacedemona dzisiaj jest. Pigmalionem był stary Likurg i z posągiem umiłowanej idei swojej tajemniczego uścisku dokonawszy spłodził zastępy synów twardych, których goleń i czoło i najzacniejsze serca okolice przeświecają żniętym marmurem. Gladiatorów to Rzeczpospolita gimnazjalna, której koniec zapowiedziany był na Delfach, ale oni już ani słów wyroczni lubo o nich głoszącej nie byli w stanie pojąć. Zaiste, rzekł Apollin, iż dopóty Sparta trwać będzie, dopokąd się likurgowe prawa nie wyczerpną. Śmiech mnie bierze okropny, okropny śmiech. Zaprawdę, że tak jest i tak stawa się. Kilkadziesiąt tysięcy zdrowych głazów, żelazem dobrze skwadrowanych i po jednej architekta myśli zastosowanych w przewidziany naprzód ogół, skończenie też swoje mają naprzód. A pomnikiem są puty, dopóki trwa budowniczego abrys. Pierwej, potem i w przeciągu samegoż budowania. To są kamienie. O historio, jeżeli ty byłaś kiedykolwiek, o historio, patrz. Czy z tych to żywiołów powstała ta ateńska republika? Kodrus wielki, ostatni król. Azali i dziś nie panuje nieobecnością wszech przytomną. On, szukając śmierci od dzid doryjskich, na które się królewskimi swoimi wparł piersiami, on w sukmankę przebrany kmiecą, on z tą umyślnie łomliwą kosą w ręku upadający, gdy zawołał koniec królestwu ateńskiemu. Czy rozumiesz, Eginej? On kamieniem stał się węgielnym przeobrażenia ludu i oto głęboka Aten żałoba rozrzewniła się po nim w republikę. Zapatrzyłam się w niebiosa. Słucham, a słucham, mów. Nie nauczał on służby warsztatu, jak rzemieślnik, tępy i surowy, ale gestem jednym jako mistrz tworzył na wieki. Palec jego wśród zamachów doryjskich i okrwawionych oręży podniesiony, blady palec jego pisał na niebie, a zatrzeć tego nikt połą płaszcza swojego nie potrafi, iż jest współboskie. Królowanie takowe, o Eginej, obywatelstwem jest, aby się obywatelstwo wszelakie stało królestwem. Inaczej sędziwy począł sobie Likurg, wódz ćwiczonych od dziecka chłopiąt, marmurowych młodzieńców rzeźbiarz, mąż, który nie w boskiej sile przetwarzania, lecz w wierności swojemu własnemu zarysowi,
całą siłę stanu stworzył. Jak ogromnej miłości potrzebować będę. Jak ogromnej. Sama odgadnij. I jeżeli nie pomniesz, jeżeli nie pojmiesz mnie i jeżeli ty jeszcze nie pojmiesz, to Aten nie będzie, iż nie było w nich jednej kobiety. Słuchaj, Tyrte. Niech stanie tu przede mną teraz ojciec siwy, poprzedzony służbą z pochodniami i na walne idący posiedzenia. Niech oświecą nas w głębokich oczach jego szerokie łuny od stóp do głów. Nas, tak uplatanych ku sobie ramionami. Niech zaskoczą nas wszyscy domownicy, a głosem tym samym, bez ochwiania i jednego wydźwięku słów rzeknę, w tę się pierś moją uderzając, iż cały Areopag jest w tej chwili. Cały Areopag w tej tu niewieściej piersi jest. I jeżeli boski duch na Delfach zagrzmiał imieniem twoim, to nie będzie mu kłamać córka ateńska. Bo zaprawdę powiadam tobie, Tyrte, że syn żaden wielkiej Rzeczypospolitej zupełniejszą nie był od ciebie miłością ukochany. Lecz nie dzisiaj, nie teraz, nie o schyłku tej nocy podrzucisz mnie na konia swego i pomieszam te sploty moje z rozwianą grzywą. Wiatr nie ten, co się zrywa, ochładzać mi będzie skroń i łzę odgarnie. Tyrte, ty mi pozostawisz w mieście ludzi swoich i rączę konie i pozostawisz mi dokoła swoją myśl i serce twoje i tę moc, z którą mogłabym dziś czoło w czoło napotkać olimpijską ojca powagę. Moc, co biorę od ciebie, a nie za długo potem przyzywam jej sama, po nazwisku wołać tej mocy nie umiejąc, z mocą tą czekać będę chwili stanowczemu przedsięwzięciu odpowiedniej i wypowiem sędziwemu ojcu mojemu cokolwiek czuję. A jeżeli ojciec nie pojmie mnie, to ci pojmą bogi. A jeżeli nie pojmie nikt, to pojmą rozkazy nasze, ludzie twoi i rącze konie pojmą, wydążając po rosie nocnej, że przed nami tętni zwycięstwo. Tyrte, zdaje mi się, że wzrostem stałam ci się równą. Pojrzyj, zdaje mi się, że i szerokością ramion moich stałam się na razie równą tobie. Tak, szeroko oddycham, szeroko tak i pełno i tak bezpiecznie. To jest sen. To jest sen, o Eginej, który mnie się przedstawił nocy uprzedniej. Iż w objęciu twoim wzrosłam cała i stałam się tobie równą? Nie mów dalej. Nic dalej nie mów. To jest sen, który mnie się nocy uprzedniej przedstawił. Śnimy razem. Czuwajmyż razem. Żyjmy i umierajmy i odlatujmy razem w wiry niebieskie. Bóg obwinął nas odwoje połą eterowego płaszcza swego. Miłość taka to Grecja cała, to wolność, to prawda i to świętość. Dlatego, kiedy będę już wjeżdżał w miasto nieznane... I kiedy lacedemońskich dziewic chóry słać ci będą przed koniem pomost wawrzynów, Tyrte, pomnij, że będę z tobą. Dlatego, kiedy walczyć mi przyjdzie bojem wewnętrznym i poglądać z twardej powózki na łamiące się fale ramion krwawych wśród zawichrzonego marszem piasku... Ja z tobą będę. Dlatego, kiedy osamotnieję przegraną bitwą i tułając się pokłonię twarz moją do kałuży przydrożnej, ażeby się ręką napić wody... Ja będę z tobą. Poznaję cię w tłumie. Podaję ci coś jak kartę wizytową. Pudełeczko małe,
noszące na sobie kilka liter, ołówkiem przed chwilą nakreślonych. Onegit, spostrzegali je, przyjmuje dar i czyta. Lia Sofistow. Pani. Scito te ipsum. Nie zatrzymuj się nazbyt. Tłum nas rozerwie. Wracając do przedmiotu rozmowy naszej. Oto jeszcze jeden więcej wdzięk i urok. Ta pośpieszność ciągu i toku, mówię, to niezatrzymywanie się na chwilę pod karą rozerwania i zatracenia poufności albo sensu rozmowy swobodnie prowadzonej. Ten tam i owdzie lekki, konieczny i przepływający w nicość spór o zmieszanie nieobmyślonego rytmu w pochodzie, wszystko to razem błahe i poważne, konieczne i swobodne, popstrzone o więdłych i niewiędnących nigdy, bo nie żyłych nigdy liśćmi kwiatów, okapane ubocznie skrzepłą łzą białego wosku, wszystko to razem wziąwszy. O, Malcher. Konie nasze rwą się z numerowanego miejsca powozu. Czekałem ci z płaszczykiem, wytrzeszczając oczy na prawo i na lewo. Wszędzie albowiem, jak to mówią, z przeproszeniem. Dobrze z ludźmi dobrymi, ależ w domu najlepiej. Amen. Tobie powiadam. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej. Wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie zamęt, co idzie w przepaść z łużą? Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie?